Wywierane są pewne naciski, aby przepuścić cię do następnej klasy. Muszę mieć jakąś podstawę, Konrad, żeby wystawić ci dwóję. Masz tu sprawdziany na najbliższy miesiąc. Naucz się do nich, dostań te kilka piątek i zapomnijmy o sprawie. Chcesz handlować odpowiedziami do sprawdzianów? Czemu nie? Bo mam się na szkolny serwer. Jakieś 70% nauczycieli trzyma tam wszystkie swoje sprawdziany. Dobra robota, Zawisza. Ile ich masz? Na tę chwilę niecałe 200, ale nie przejrzałem jeszcze wszystkiego. 200? Ucieka nam zbyt duży kas stańczyk. Musimy znaleźć sposób, żeby uczniowie przestali sobie pożyczać kupione ściągi. Chyba znam kogoś, kto mógłby się tym zająć. Katarzyna Romańska. Potrafi sobie owinąć wokół palca każdego faceta, więc jej znajomi na pewno pomogą odzyskać na pieniądze. Podobno znasz się na magii. Wyglądam ci na bydła? Czarujesz chłopaków. Nie obchodzą mnie twoje powiązania z czarnymi, ani to kim jest twój ojciec, ale wiem, że możesz mi pomóc. Twoja mafia obraca już tak dużymi sumami, że potrzebujecie gościa do prania? No co tam, kujony? Przekroczyliśmy 150 przydanych odpowiedzi w ciągu tygodnia. W dużej mierze wasza zasługa. Ściągi to najgorsze zło. To coś, co od lat jest największą skazą na systemie polskiego szkolnictwa. Od kilku tygodni w naszej szkole płatne odpowiedzi do sprawdzianów panoszą się niczym robactwo. To wszystko wina grupy osób określanej mianem mafii szkolnej. Ci ludzie wyzbyli się wszelkich norm etycznych. A ja nie pozwolę, żeby rządzili w tej szkole. Nie, to jest przewodniczący. Jestem pewien, że dojdziemy do porozumienia. Przyjmij to jako wyraz naszej dobrej chęci. Mam gnoja dosyć. Założenie wspólnoty antymafijnej jest jak wypowiedzenie otwartej wojny. Nauczę go, że nie wchodzi mi się w drogę. To mój stary przyjaciel jeszcze z podstawówki. Odpuść! Każdy, kto działa przeciwko mafii, zasługuje na karę. Do szkoły wkroczyła policja. Weszą w poszukiwanie mafii. Macie przypomnieć swoim podwładnym, żeby trzymali język za zębami. Donoście mi o każdym podejrzanym zdarzeniu i przejawie niesubordynacji. Chcę wiedzieć o wszystkim, a kujonami zajmę się osobiście. Z pozdrowieniami od mafii szkolnej. Co jest? Dopiero co zaczęła się lekcja. Ewakuują szkołę. Porwano trójkę uczniów. Widziałem nagranie i nie pozwolę, żeby coś im się stało. Wiem, że pomogłaś mafii odzyskać utracone pieniądze. Przesłuchałem dziesiątki osób. Oskarżę cię o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Chyba, że pomożesz dorwać Konrada Lipskiego. Wiem, że to on za wszystkim stoi. Poznałaś go. Widziałaś, do czego jest zdolny. Pomóż mi. Proszę. Nie ma pan żadnych dowodów. I co? Myślisz, że jesteś taki sprytny? Skądże znowu? Jestem tylko zwykłym uczeń liceum. Baron, pali mi się grunt pod nogami. Zadzwoń do swojego ojca. Potrzebuję jego pomocy. Teraz! Panie komendancie? Masz zaprzestać prowadzenia śledztwa, Ramzes. To jest polecenie z samej góry. Tak? A co? Odzywał się premier czy Żoliborz? Toruń. Jestem ateistą! Nasze zdrowie. Zdrowie mafii szkolnej. Hart, co tu właściwie się dzieje?